Ustawa ratyfikująca Unijny Fundusz Odbudowy została już przyjęta przez Sejm. Teraz pochyli się nad nią Senat, gdzie większość ma opozycja. Platforma Obywatelska już zapowiedziała złożenie poprawek, ale to nie o ustawę ratyfikującą może się toczyć największy spór, ale o ustawę wdrażającą Krajowy Plan Odbudowy. Platforma Obywatelska zapowiada ustawę gwarancyjną, która ma zapewnić rzetelne wydatkowanie Unijnego Funduszu Odbudowy. Udział samorządów, transparentne wydatkowanie, komitet sterujący. To 3 z 6 postulatów PO. Pozostałe to zwiększenie środków dla samorządowców do 40%, wsparcie dla spółek Skarbu Państwa wyłącznie w formie pożyczek oraz przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. Zadaniem Senatu będzie tak zmodyfikować tą prostą uchwałę ratyfikacyjną, aby spróbować stworzyć tam kilka zabezpieczeń, które spowodują, że te pieniądze dostaną Polki, Polacy, każda gmina, każdy powiat, każde województwo, a nie ulubieńcy czy faworyci partii rządzącej. Mówił wczoraj marszałek Senatu Tomasz Grodzki, ale to nie poprawki do ratyfikacji mogą okazać się kolejnym punktem sporu wokół Unijnego Funduszu i Krajowego Planu Odbudowy. Ja myślę, że główna batalia, która nas czeka w najbliższych miesiącach, będzie dotyczyła już nie ustawy ratyfikacyjnej, tylko ustawy wdrożeniowej. Mówił w Polsat News poseł Lewicy Adrian Zandberg. Nad ustawą wdrażającą KPO będzie pracowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wczoraj doszło do pierwszego spotkania, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Zbierzemy oczekiwania i stanowiska. Wyważymy interes, mając na względzie przede wszystkim pewną sprawność działania, bo jest to bardzo istotne z punktu widzenia tempa, w jakim musimy inwestować te środki. Koalicja Obywatelska chce decentralizacji środków z KPO. Czyli rozproszenia tych pieniędzy i dania samorządowcom, w dużej mierze prawo do decydowania poprzez ludzi, do kogo powinny trafić. Oczywiście, że powinny być ten główny rozdzielnik, główny mechanizm sprawdzający, ale im bardziej pieniądze trafią do realnie potrzebujących, a mniej przez centralę, tym powinno być efektywniejsze. Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na stanowisku, że KPO powinien być wdrażany wspólnie z 7-letnią perspektywą finansową Unii Europejskiej, a same środki powinny być wydawane przez samorządy, a nie rząd. Z ostatniej perspektywy wydało ponad 80%. Dla porównania Ministerstwo Rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydało niespełna 60%, więc to pokazuje, że jeśli ktoś dzisiaj dobrze wydaje środki europejskie, jeśli ktoś dzisiaj sprawnie wydaje pieniądze na rozwój Polski lokalnej, to są to samorządy, a nie rząd. Prawdopodobnie ustawa wdrażająca KPO nie sprowadzi się do jednego dokumentu, lecz będzie wymagała nowelizacji kilku już istniejących ustaw, m.in. o finansach publicznych i polityce rozwoju.